Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery reprezentacją Polski. Dzisiaj będziemy grali kolejne mecze towarzyskie przed mundialem. No i zobaczymy, czy Lewandowski da radę dobić do bariery 100 bramek w reprezentacji. Na te pierwsze zgrupowanie powołani są na bramce Bułka, Grabara oraz Skorupski. W obronie Matikasz, Kiwior, Piątkowski, Dawidowicz, Walukiewicz, Bednarek, Nawrotki oraz Puchacz. W pomocy Zieliński, Szymański, Frankowski, Zalewski, Kamiński, Moder, kolejny Szymański, Slisz, Linety, Bielik oraz Marchwiński. No i na ataku Lewandowski, Benedyczak, Świderski oraz Włodarczyk. Tutaj możecie też zobaczyć nowych zawodników, możecie zobaczyć transfery, które się odbyły, tak jak Zieliński w Chelsea, Sebastian Szymański w Manchester City, tutaj jeszcze jest taki Nawrocki w Marsylii, Kasz w Leicester, Kiwior w Liverpoolze. Tutaj wszystkie te transfery możecie zobaczyć. Ale zobaczmy, z kim gramy to pierwsze spotkanie. Przed nami pierwszy mecz. W tym odcinku gramy z Chorwacją. To pierwsze spotkanie. Zobaczymy zaraz obydwa składy. Oczywiście u nas będzie Zieliński, którego widzieliśmy przed chwilą, ale sprawdźmy, kto dokładnie wychodzi w obu drużynach. Więc u nas na ataku Robert Lewandowski, razem z nim Benedyczak. Tuż za nimi na pozycji ofensywnym będzie Sebastian Szymański, na lewym wahadle Zalewski, w środku pola Zieliński oraz Slisz, na prawym wahadle Frankowski, w obronie Kiwior, Nawrocki oraz Piątkowski. No i na bramce nasz nowy podstawowy bramkarz, oczywiście Marcin Bułka, w składzie Chorwacji. Na lewym skrzydle jest Rebić, na napastniku Brajkowicz, na prawym skrzydle Spikić, jako SP Basić oraz Kowacić, pomocnik defensywny Brozowicz, lewa obrona Sosa, w środku Medić, Sutalo, Sigur oraz na bramce Pandur. Więc drużyna dosyć wyrównana z nami, myślę. Troszeczkę tutaj zawodników ponad 80 overalla, troszeczkę tutaj srebrnych w składzie, więc drużyna, myślę, że wyrównana. Zobaczymy, kto będzie silniejszy w tym spotkaniu. I teraz zagramy w trybie menadżera, tak jak chcieliście, żeby był ten widok taktyczny. Chcieliście zobaczyć, jak tak wygląda, więc tak też zagramy cały ten odcinek. Zacznijmy Kowacić, dobra piłka, Brajkowicz przedziera się i jest faul niestety. Szkoda, bo tutaj widzę, że będzie nawet czerwona kartka. Ajajaj, no Mike Nawrocki tutaj się nie popisał. No ale zobaczmy, dla mnie to nawet nie jest chyba faul na żółtą kartkę. No tak naprawdę to piłkarz wbiegł w jego nogę. No ale niestety tutaj Mike Nawrocki potraktowany czerwoną kartką i bardzo dobry rzut wolny dla Chorwacji. Tutaj Brozowicz będzie do tego podchodził. Sędzia już ustawia mur. No i zobaczmy, czy Bułka da radę obronić ten strzał Brozowicza. Jeszcze tutaj wzywa kolegę. Zobaczmy, Brozowicz strzela i jest! Ależ bramka! Ojojojojoj, no niesamowity strzał Brozowicza. Bułka robił co mu, prawie złapał tą piłkę. No ale zobaczcie to w powtórce, no strzał niesamowity. Zobaczmy, jak piłka wlatuje tutaj do bramki. No właśnie, przekroczyła tą linię niestety. No Bułka prawie to bronił, ale naprawdę strzał fenomenalny. No i tutaj na pewno do dyskusji po meczu, bo tego faulu nie powinien być w ogóle uznany, co dopiero czerwona kartka. No a jeszcze w dodatku z tego tracimy bramkę. Przegrywamy 1-0 w 10 minucie. Zobaczmy, Frankowski dobrze tutaj urwał. Frankowski do Szymańskiego, Szymański w polu karnym, Szymański odegrywa to piłkę, Benedyczak jest 1-1 w 16 minucie. Benedyczak trafia bramkę, która wyrównuje stan tego spotkania. Młody zawodnik naprawdę dobrze zaczyna się wkomponowywać w tą naszą drużynę reprezentacji Polski. Oczywiście w klubie bardzo dobrze gra, jego ostatni transfer do Cagliari też mu pomógł. Gra w troszeczkę lepszej drużynie niż wcześniej, no i tutaj widzimy piękne wykończenie naszego napastnika, też bramkarz nie lepiej się zachował, no ale co ważne, to, że mamy wynik 1-1, bardzo szybko odrabiamy straty. Frankowski znajduje tutaj Szymańskiego. Szymański dobrze minął obrońcę, teraz Benedyczak z Frankowskim, dają się na skrzydle. Frankowski rzuca w pole karne, jest Nikola Zalewski, strzał i obrońca dotknął piłkę ręką. Będzie rzut karny dla reprezentacji Polski. No zobaczmy tutaj, czy jaka to była ręka, myślę, że no na pewno była, jeśli sędzia tutaj zagwizdał i no była ręka odklejona, dotknął tą piłkę właśnie tą ręką, no i dlatego jest rzut karny. No i zobaczmy, Robert Lewandowski, do niego podchodzi nasz kapitan, który no zagra swój ostatni duży turniej właśnie w Ameryce, w tych mistrzostwach świata. I zobaczmy, Lewandowski pięknie w samo okienko, mamy 2-1, brawo Lewandowski.
No i wychodzimy na prowadzenie. Jeszcze tutaj czas do końca pierwszej połowy jest, więc trzeba zostać czujnym, nie tracić więcej bramek i może i nawet trafić kolejną. Brawo! 2 do 1 w 24 minucie. Zobaczmy jeszcze tutaj powtórkę tylko tego karnego. No, nie w samo okienko, ale w boczną siatkę. No, bramkarz nie miał szans tego bronić. Zacznijmy rzutka z Zieliński. Pole karne, próba przewrotki. I tutaj był faul na naszym zawodniku. Co też się dzieje w tym meczu? Już drugi karny dla naszej prezentacji. Kto tutaj próbował tej przewrotki? To był Sebastian Szymański, a tutaj Rebić chyba po prostu włożył rękę w tą piłkę. To jest druga ręka w tym spotkaniu i to zaledwie 5 minut po tamtej. No i zobaczmy, Robert Lewandowski ma drugą szansę, czy będzie miał dublet w tym spotkaniu. Zobaczmy, podchodzi do piłki Robert Lewandowski, strzał i tak jest. Pokonuje bramkarza po raz drugi, wygrywamy już 3 do 1 w 31 minucie. Zobaczmy tutaj tą bramkę, jest chyba strzał w sam środek. No tak jest, troszeczkę na bok, ale wiedział, że tym razem bramkarz się rzuci szybciej, żeby obronić ten strzał. No i Lewandowski trafia na bramkę na 3 do 1. Zobaczmy, Vlasic tutaj jest bardzo blisko pola. Vlasic ma dużo miejsca przed sobą, jest podanie, jest Rebić. W polu karnym są już nasi przeciwnicy. Rebić z powrotem, Vlasic, strzał i jest 3 do 2. Vlasic, który wszedł z ławki dopiero co, jeszcze w pierwszej połowie była zmiana. Przygrywali 3 do 1, trener zdecydował, że jest potrzebna zmiana ofensywna. No i jak widać, to był strzał w dziesiątkę, bo Vlasic ledwo co wszedł, a już trafia na bramkę. No jest 3 do 2 w tym meczu. No i gdzieś to chyba mówiłem, że gdy jestem w tym trybie taktycznym, no to wpada bardzo dużo bramek. Jest pierwsza połowa, a już 5 bramek wpadło w tym spotkaniu. Dobrze, Frankowski, teraz Lewandowski z tą piłką. Lewandowski, zagranie Benedyczak, Benedyczak odgrywa, Frankowski strzał i jest! Pandur dotknął tą piłkę, ale niewystarczająco. No i trafiamy bramkę na 4 do 2, tym razem to Frankowski strzelcem tej bramki. Dobre tutaj zachowanie Lewandowskiego, a także i Benedyczaka, który przyczekał, aż obrońca do niego podejdzie. Padał do Frankowskiego, no a ten wykończył to bardzo dobrze. Na szczęście tutaj trafił, tutaj Zieliński już stał obok niego, który był gotowy przyjąć tą piłkę. No ale na szczęście ta piłka wpada do siatki i wygrywamy 4 do 2. Zobaczmy, Benedyczak teraz na skrzydle, Benedyczak. Frankowski jest za nim, może do niego odegrać, żeby sobie zrobić trochę miejsca, a to właśnie tak robi. Teraz Lewandowski na skraju pola karnego, Lewandowski odwraca się do Benedyczaka. Benedyczak piętką, znów Lewandowski przy piłce, teraz Frankowski, Zalewski i bramka na 5 do 2. Bramkarzy już podkręciłem na 70% i tak, gdzieś na natury są na 50%, więc bramkarze są lepsi. No widzicie, i tak jest 5 do 2, więc po prostu będę dalej grał te mecze, dopóki nie znajdę suwaków, które naprawdę nam zagwarantują bardziej realne wyniki, to będę grał te spotkania. No bo niestety 5 do 2 z Chorwacją w meczu towarzyskim uważam, że to jest zbyt duży wynik, a przynajmniej, że to jeszcze nie jest koniec tego meczu. No i tak oto kończy się to spotkanie, wygrywamy 5 do 2. Kolejny mecz zagramy, zobaczymy jak wtedy się potoczy i zobaczymy jak dalej będziemy robić, czy właśnie z widoku taktycznego, czy będę grał te mecze. Drugi mecz gramy z Rumunią, więc po raz kolejny gramy z tą drużyną. Pamiętamy oczywiście mecz na Euro, gdzie właśnie przegraliśmy z nimi. Myślę, że to spotkanie też jednak zrobimy w tej widoku taktycznym, cały ten odcinek tak zrobimy i w komentarzach piszcie, czy wolicie, żebym grał te mecze, czy żeby jednak były one tą symulacją, że oglądamy tylko to spotkanie. Piszcie w komentarzach jak wolicie. No a teraz zobaczmy, kto wychodzi w obydwu składach. U nas na napadzie oczywiście Robert Lewandowski, razem z nim debiutuje Szymon Włodarczyk, tuż za nimi Sebastian Szymański, na lewym wahadle tym razem Jakub Kamiński, w środku pora Zieliński oraz Bielik, który też tutaj po bardzo długim czasie wraca do kadry. Na prawym skrzydle jest Frankowski, w środku obrony Kiwior, Dawidowicz oraz Piątkowski. No i na bramce tym razem będzie Grabara, czyli taki zastępca w powołaniach za Szczęsnego. No a w składzie przeciwników na ataku Stoica, pomocnik ofensywny Olaru, na lewym wahadle Ilie. Prawy pomoc to Morutan, pomocnik defensywny to Boloka oraz Albu, lewa obrona to Boża czy Borza, w środku obrony Gita, Turda i na prawej obronie Oancea i w bramce Popa, więc no, drużyna o wiele, wiele słabsza od naszej,
No ale raz się potknęliśmy z nimi, drugi raz jak był mecz towarzyski, to na naprawdę wielkim fuksie wygraliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie łatwa, spokojna wygrana z tym przeciwnikiem. Zobaczmy, stoica piłka Olaru. Olaru w polu karnym, strzał i niestety. Tracimy pierwszego gola w tym meczu. 22 minuta. Olaru trafia nam bramkę. Po raz kolejny z tą Rumunią są ciężary. Niestety to nie jest łatwy przeciwnik dla nas. Nie wiem czemu, ale naprawdę bardzo ciężko nam się z nimi gra. No i tutaj no po prostu Dawidowicz strasznie się pomylił. No i dał puste miejsce dla Olaru. No i ten tutaj dobrym strzałem oszukał Grabarę. No i niestety przegrywamy 1-0. Kamiński cały czas tą piłką kręci się, nie wie co robić. Podaje teraz do Frankowskiego, teraz Zieliński. Zieliński ma tą piłkę, ale tutaj zamknął się troszeczkę bez sensu. Jeszcze walczy, dobrze Zieliński. Dał radę złapać tą piłkę z Frankowskim. Znów Zieliński, podanie, tutaj Slisz. Podanie, Świderski strzał, mamy 1-1. Brawo Świderski. Pokazuje, że cały czas powinien to on grać w tym pierwszym składzie, jednak próbowaliśmy Benedyczaka czy Włodarczyka, ale Świderski wchodząc z ławki to jest zawsze pewność, że jednak w ofensywie będzie aktywny i że prawdopodobnie trafi tą bramkę. Mamy remis, teraz tylko dowieść ten wynik, no najlepiej było wygrać, no ale mamy naprawdę mocne problemy z tą reprezentacją Rumunii. No i kończy ten mecz wynikiem 1-1. Mogło być lepiej, no ale naprawdę z tą Rumunią naprawdę nam ciężko się gra. A i tak ten remis to i tak było szczęście. No i przed nami kolejne zgrupowanie na bramce bez zmian. Nadal Bułka, Grabara oraz Skorupski w obronie. Matikasz, Kiwior, Piątkowski, Dawidowicz, Walukiewicz, Nawrocki, Puchacz, no i Mosur. Nowe powołanie w pomocy Zieliński, Szymański, Frankowski, Zalewski, Kamiński, Moder, Szymański, Slisz, Linetty, Bogusz debiutuje. No i Marchwiński. No i w ataku Lewandowski, Benedyczak, Świderski, no i debiut Białka, więc troszeczkę nowych debiutów mamy na tym zgrupowaniu. Przed nami kolejne spotkanie, tym razem gramy z Włochami, więc bardzo, bardzo trudny przeciwnik. No ale po raz kolejny to jest tylko mecz towarzyski, zobaczmy kto wyjdzie na to spotkanie w naszej prezentacji oraz w reprezentacji Włoch. U nas wychodzi bardzo mocna kadra, no bo w ataku Robert Lewandowski, a razem z nim już dobrze doświadczony w reprezentacji Karol Świderski. Tuż za nimi Sebastian Szymański, na lewym wahadle oczywiście Zalewski, w środku pola Zieliński oraz Moder, na prawym wahadle jest Frankowski, no i w obronie Kiwior, Dawidowicz z Piątkowskim, no i na bramce Bułka, czyli tak naprawdę można powiedzieć nasza podstawowa kadra. Nasi najlepsi zawodnicy wychodzą na to spotkanie. No zobaczmy jak wygląda skład Włoch. Na lewym wahadle jest Zataglin, na środku Colombo, na prawym wahadle Politano, w środku pola jest Miretti oraz Barella, pomocnik defensywny to Locatelli, w obronie na lewej obronie Parisi, w środku Mancini oraz Bastoni, na prawej obronie jest Lazari. No i na bramce Donnarumma, no niesamowity skład, jeszcze ławka też tutaj bardzo dobra, nie jeden zawodnik by się przydał nam do pierwszego składu, gdzie unik są na ławce, no ale niestety no reprezentacja Włoch jest o wiele lepszą reprezentacją niż my, jak na razie, bo miejmy nadzieję, że w przyszłości to my będziemy tą lepszą reprezentacją, no ale teraz przejdźmy już do tego spotkania. Zacznijmy teraz kontra dla Włoch, Zacagni z piłką, tutaj próbuje go zablokować Dawidowicz, znalazł na Colombo, ten znajduje Politano w polu karnym. No i niestety tracimy bramkę już w 11 minucie, Włochy prowadzą z nami 1-0, niestety no. Można było się spodziewać, że Włochy będą lepsi, no ale nie byłem gotowy, że już w 10 minucie, czy tam 11, będziemy już przegrywać 1-0, tutaj dobre podania. Szczególnie tutaj jak kto tam, Kiwior złamał niestety linię spalonego. No i Politano znalazł tutaj totalnie sam i trafia bramkę na 1-0. Zobaczmy, Świderski ma trochę miejsca, jest teraz Frankowski, dobrze minął obrońcę. Frankowski już w polu karnym odgrywa, Lewandowski może strzelać, piłka się odbija, jest bramka. Piłka odbita od Bastoniego, ale mamy bramkę na 1-1. Nie wiem czy to będzie uznane jako gol samobójczy, czy też bramka dla Roberta Lewandowskiego. W każdym razie mamy wyrównanie, zobaczmy to na powtórce, jak tutaj ta piłka się odbiła, tutaj Frankowski dobrze się poradził z obrońcą, dobre odegranie tutaj do Lewandowskiego. Ten tutaj chyba będzie to samobój, bo coś mi się wydaje, że ten strzał nie był światło bramki. W każdym razie piłka odbija się od Bastoniego, no i mamy szczęście, że ona od słupka się odbija i wpada do bramki. Chociaż tutaj nam pokazują na powtórce trzynkę Lewandowskiego, zobaczmy dla kogo jest ta bramka.
i jest dla Roberta Lewandowskiego, więc brawa dla niego, mamy wyrównanie. Jest rzutka w pole karne, Piątkowski wybija. Zaczął tutaj Miretti, jeszcze z tą piłką Miretti. Znajduje tutaj z niego, jeszcze dobre pytanie do Barelli, ten już w polu karnym, Dawidowicz próbuje walczyć. Dawidowicz dał się przejść, no i Barella trafia bramkę, Bułka, bardzo złe zachowanie. Oj, ten Bułka nie przekonuje o tego odejścia Szczęsnego, naprawdę na bramce nie jest pewnie, czy to Grabara, czy to Bułka. Być może to Skorupski będzie kluczem na nasze problemy, chociaż no stary, doświadczony bramkarz, woleliśmy stawiać na młodzież, no ale jak widzimy, Bułka tutaj bardzo złe zachowanie. Strzał prawie, że w niego, no a ten jakąś dziwną interwencję robi i piłka jeszcze chyba się to niego odbija. No i przegrywamy 2-1. Frankowski rozpędza się, Frankowski, tylko musi znaleźć kogoś w polu karnym, jest tam już ktoś dobiega, jest wrzutka, niestety Mancini wybija. Jeszcze Moder z powrotem do Frankowskiego, Frankowski do Modera, z powrotem Frankowski, wymienia się tą piłką, teraz Lewandowski w polu karnym, z powrotem Frankowski. Trzeba tutaj szukać strzału, jest tutaj Szymański, Szymański, mamy bramkę na 2-2. 65. minuta, wyrównujemy w tym spotkaniu. Niesamowita akcja tutaj z Moderem i z Frankowskim. Dobrze się wymieniali tą piłką. Potem Lewandowski do tego się dołączył. No i koniec końców to Sebastian Szymański odwraca się i pokonuje Donnarumę. Mamy 2-2 w tym spotkaniu. Brawo! Uwaga, Miretti ma tutaj dużo miejsca. Miretti do Colombo. Uwaga, tylko teraz nie tracić głupio bramki. Zobaczmy, Zacani. Jest tutaj Politano i niestety... 3-2. Po raz kolejny, kiedy my trafiamy bramkę, Włochy odpowiadają bardzo szybko. Niestety, no, nie dajemy rady tutaj utrzymać dłuższego czasu tego remisu. I znów przegrywamy. 3-2 dla Włoch. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj Colombo znajduje kolegę. Ten jeszcze odgrywa tutaj do... Kto tutaj strzelił, już nie pamiętam. No ale w każdym razie, piękny strzał z pierwszej piłki po ziemi. Bułka bez szans. Przegrywamy 3-2. Patrzmy, Lewandowski z Zielińskim, Zieliński dobrze mina obrońców, Zieliński strzał 3-3! Co tutaj się stało? Niesamowite, co zrobił Zieliński. Grał bardzo długo w tych Włoszech, zna tych zawodników. No i teraz to wykorzystał swoim dryblingiem, nieraz tak w Napoli za swoich czasów grał, czy też w Interze przez te dwa ostatnie sezony. Oczywiście w realiach tutaj naszej kariery. Aktualnie gra z Chelsea, no ale widać, że pamięta jak się gra na Włochów. Piękna akcja tutaj, samotna można powiedzieć, tam rozgrywał trochę z Lewandowskim. No ale to bardzo piękny strzał Zielińskiego i mamy 3-3. Mamy to, pomimo gry z lepszym rywalem, dajemy radę mieć tutaj remis 3-3 między Polską i Włochami. Przed nami drugi mecz tego zgrupowania, tym razem gramy z USA, więc dobre przygotowanie oczywiście na ten mundial. Zobaczymy, jakie wyszły składy na te spotkanie. No i u nas bardzo dużo zmian na ten drugi mecz. Na ataku będzie Benedyczak, razem z nim będzie Białek. Pomocnik ofensywny to będzie Marfiński, lewe wahadło to Zalewski, w środku Slisz oraz Bogusz. Na prawym wahadle będzie Frankowski, w środku obrony będzie Kibior, Mosur oraz Nawrocki. No i na bramce tym razem Skorupski, po tym ostatnim troszeczkę słabszym meczu Bułki. Skorupski, czyli weteran naszej tutaj kadry, można powiedzieć, jeśli chodzi o bramkarzy, wejdzie na tą pozycję. No, sprawdźmy skład USA. Na lewym wahadle Roldan, na środku jest Balogun, bardzo dobry napastnik. Na prawym wahadle jest Zendejas, w środku pola De La Torre, McKenny oraz Cardoso. Na obronie jest Tolkien, Brooks, Trusty oraz Dest, no i na bramce Stephen, więc drużyna mimo wszystko na bardzo dobrym poziomie, szczególnie ten Balogun jest no, bardzo dobrym zawodnikiem. Zobaczymy, jak sobie poradzi na naszą obronę i na Skorupskiego, no ale przejdźmy już do tego meczu. Zobaczmy, McKenny z tą piłką blisko pola karnego, jest De La Torre, Balogun, no i szybko tracimy bramkę na 1-0, już w 5 minucie. O to właśnie mówię, że Balogun to jest no, niesamowite zagrożenie, naprawdę bardzo dobry napastnik, no i udowadnia to bardzo szybko w tym meczu, w 5 minucie tracimy bramkę, zobaczmy to w powtórce, bo ten strzał był niesamowity, tutaj McKenny podanie tutaj zawinił, no chyba to był Mosur, no i ten strzał bardzo, bardzo dobry, szkoda, bo tracimy bramkę, tutaj Kivior też znów złamał linię spalonego troszeczkę, no ale cóż, nie możemy mieć mu za złe, tutaj Mosur tak naprawdę za daleko poleciał. Widzimy, Zieliński oraz Lewandowski na ławce są zawiedzeni takim początkiem spotkania. No ale zobaczmy, to jest dopiero początek, może jeszcze Polska się obudzi. Zobaczmy, rzut rożny, Zalewski będzie wrzucał tą piłkę.
Jest wrzutka w pole karne. Na Wrocki wbiegał Stefan Broni. Piłka odbija się od słupka i trafia do bramki. Bardzo podobna sytuacja jak w tym poprzednim meczu z Włochami, gdzie to Lewandowski strzelił. Piłka była odbita od obrońcy i od słupka wpadła. Tutaj to Nawrocki, jeśli się nie mylę, strzela. Piłka się odbija od bramkarza. W sensie interwencja bramkarza, która nie była zbyt dobra. No i ta piłka od słupka wpadła do bramki. Zobaczmy tutaj. Bardzo dobra główka i zła interwencja bramkarza. Piłka od słupka daje radę wpaść jeszcze do bramki. No i mamy remis w tym spotkaniu. Po raz kolejny scenariusz się powtarza. Tylko tym razem chcielibyśmy wygrać, bo nie chcemy kolejnego remisu. USA jest słabszą prezentacją niż Włochy. No i tak jest, to był Nawrocki. Mamy remis w 20 minucie. Zobaczmy, Roldan do Tolkina. Tolkien, uwaga, Roldan jest tutaj w polu karnym De La Torre. No niestety, tracimy bramkę na 2 do 1, 61 minuta i dobra kontra tutaj Amerykanów. No niestety, tracimy bramkę na 2 do 1, a już było tak dobrze. Lewandowski z Zielińskim weszli tutaj w to spotkanie w przerwie. Dali tutaj dobre akcje, no ale niestety, jedna kontra wystarczyła, abyśmy tutaj stracili. Niestety, no ale całą naszą nadzieję, cały nasz entuzjazm. No i przegrywamy 2 do 1 aktualnie. Zobaczmy, Szymański do Frankowskiego. Z powrotem Szymański, ma miejsce Szymański. Szymański strzał i jest bramka. 2 do 2 w 70 minucie, ależ uderzenie Szymańskiego. Ależ to wykończył nasz pomocnik ofensywny, niesamowity strzał. Zobaczmy tutaj, podszedł na skraj pola karnego, widział, że nie ma gdzie podawać. Strzelił na drugi słupek, na Stefan, tutaj bramkarz Ameryki bez szans. Niesamowita bramka Sebastiana Szymańskiego. Brawo, mamy remis. Uwaga, Pepi, podanie do Baloguna, strzał Skorupski. Co to była za interwencja? Tracimy bramkę na 3 do 2. Skorupski, no kurczę, to nie jest to. To nadal nie jest to. Bułka, słabe spotkanie. Skorupski, jeszcze gorsze. Co nam zostaje? Grabara, no albo trzeba będzie jakieś debiuty na bramce spróbować. Bo naprawdę aktualnie to jest bardzo niski poziom naszych golkiperów. Skorupski tutaj mógł obronić ten strzał, no ale nie wiem co się stało, nie wiem, no totalna zła interwencja i przegrywamy 3 do 2 aktualnie. Niestety, nie udało się trafić kolejnej bramki, przegrywamy 3 do 2 z USA, słabe spotkanie naszej reprezentacji. I kolejne powołania na kolejne mecze, tym razem na bramce jest jedna zmiana, za Grabarę wchodzi Majecki, a razem z nim powołani są Bułko oraz Skorupski. W obronie Piątkowski, Kiwior, Dawidowicz, Walukiewicz, Nawrocki, Bereszyński, Puchacz oraz Mosur. W pomocy Zieliński, Szymański, Frankowski, Zalewski, Kamiński, Moder, Slisz, Bogusz, Kozłowski, Łęgowski oraz Markwiński. Na ataku Lewandowski, Benedyczak, Włodarczyk oraz Szymczak, więc dużo zmian jak widzicie w naszej kadrze na tym powołaniu. No i pierwszy mecz na tym zgrupowaniu zagramy z Argentyną, czyli z aktualnym mistrzem świata. Zobaczymy jaki skład u nich wychodzi, jak i u nas, ale u nich dużo zmian doszło już po tym, to już 4 lata minęły od poprzedniego mundialu. U nas oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski, obok niego Benedyczak, za nimi Sebastian Szymański, lewe wahadło Kamiński, w środku pola Kozłowski, Moder, na prawym wahadle jest Frankowski, w obronie Kiwior, Dawidowicz oraz Piątkowski, no i na bramce oczywiście Bułka. Więc klasyczny skład, na uprzeciwników, na lewym wahadle Ocampos, na środku ataku jest Castellanos, na prawym De La Vega, na środku McAllister oraz Enzo Fernandez, pomocnik defensywny Guido Rodriguez, na lewej obronie Benedetti, na środku Gattoni, Medina, no i na prawej obronie Montiel i na bramce oczywiście Emiliano Martinez, dobrze wszystkim znany bramkarz. Ku zaskoczeniu to my bardzo szybko atakujemy w tym meczu, jest 12 minuta, mamy bardzo dobrą sytuację, strzał Kozłowskiego, piłka poodbijana. I jest ręka w polu karnym zawodnika McAllistera, więc mamy rzut karny bardzo szybko w tym spotkaniu. No i chyba Robert Lewandowski już do niego podchodził. Teraz zobaczmy tutaj na powtórce, że piłka się poodbijała od innego, od drugiego, jeszcze gdzieś tam się odbiła. I w końcu McAllister dotknął ją ręką. No i zobaczmy, czy Robert Lewandowski zamieni ten rzut karny na bramkę, czy jednak się pomyli, tak jak Messi zrobił to na nas na mundialu. Zobaczmy, Lewandowski. Bez problemu, w samo okienko, piękny strzał, wygrywamy 1 do 0 w 13 minucie z Argentyną. Myślę, że mało kto spodziewał się takiego wyniku na start tego spotkania. Brawo Lewandowski!
33 minuta, więc jeszcze w pierwszej połowie Argentyna atakuje. Piękne podanie Montiela do Enzo Fernandesa, no a ten pięknym strzałem z zewnętrzną częścią stopy pokonuje bułkę. No i jest remis, nie daliśmy rady dotrwać do przerwy z tą przewagą. 56 minuta, czyli już druga połowa, tutaj Castillejos ma piłkę, podanie McAllister, silny strzał, bułka daje radę go bronić. Odegranie do tyłu i teraz już strzał Enzo Fernandesa, ma dublet. Bułka nie dał rady obronić tego strzału. Dwie bramki od Enzo Fernandesa w tym meczu. Naprawdę to może boleć. Prowadziliśmy 1-0, przypominam. No i niestety więcej bramek już nie padło. Przegrywamy 2-1 z Argentyną. No ale byliśmy na prowadzeniu na początku tego meczu. Jakiś plus. Kolejny mecz to po raz kolejny mecz towarzyski z Norwegią. Już chyba trzeci, jak nie czwarty raz gramy z tą reprezentacją. Zobaczmy, jak sobie poradzimy tym razem. U nas oczywiście w ataku Robert Lewandowski, a razem z nim Włodarczyk, którzy za nimi Sebastian Szymański, na lewym wahadle Zalewski, w środku pola Zieliński oraz Łęgowski, prawe wahadło to Frankowski, w obronie Kiwior, Nawrocki oraz Piątkowski, no i na bramce tym razem Majecki, a zobaczmy, kto będzie w drużynie naszych przeciwników. Na ataku jest Brynhildsen, na lewej pomocy jest Sahrawi, w środku pola Kitolano, Trastvedt, na prawej pomocy jest Salbakken, pomocnik defensywny to Zafeiris, na lewej obronie Sebulonsen, w środku obrony Hanch Olsen, Bjorturft, na prawej obronie jest Kamanzi, no i na bramce Selkin, więc drużyna na papierze słabsza od nas. Zobaczymy, jak sobie poradzimy, miejmy nadzieję, że wygramy. 22 minuta i to Norwegia atakuje skrzydłem, Sebulonsen w polu karnym, podanie Sahrawi strzelił, no ale Zieliński tutaj dotknął niestety piłkę ręką. Nie ma oczywiście żółtej kartki za to, no ale niestety jest karny dla przeciwników. Zobaczmy na powtórce dokładnie, co tutaj się stało. Zieliński chciał tutaj skontrolować ten strzał, no ale ręka została z tyłu. No i sędzia podyktował rzut karny dla Norwegów. No i zawodnik z numerem 10 podchodzi do piłki. Zobaczmy, czy Majetki da radę obronić strzał i niestety rzuci się w dobrą stronę, ale bramka została trafiona. Przegrywamy 1-0 w 24 minucie. Bardzo szkoda, bo po raz kolejny mamy problemy z tym przeciwnikiem. No i nic więcej się w tym meczu nie działo. Przegrywamy 1-0 po karnym w 24 minucie. Szkoda. Kolejne zgrupowanie przed nami, na bramce bez zmian Majetki już zajął miejsce Grabary, więc zostaje powołany razem z Bułką i Skorupskim. W obronie Kasz, Kiwior, Piątkowski, Dawidowicz, Walukiewicz, Bednarek, Nawrocki oraz Puchacz. W pomocy Zieliński, Szymański, Frankowski, Zalewski, Kamiński, Moder, Slisz, Linetty, Kozłowski, Bogusz oraz Marchwiński. Na ataku Lewandowski, powrót Milika, Benedyczak oraz Świderski. Pierwsze spotkanie na tym zgrupowaniu jest naprawdę silnego rywala. Gram na Holandię na wyjeździe. Zobaczmy, jakie składy wychodzą na ten mecz. U nas oczywiście Robert Lewandowski, razem z nim wraca stary duet Świderski, tuż za nim Marchwiński, wahadle jest Zalewski, w środku pola Kozłowski oraz Moder. Na prawym wahadle jest Frankowski, w obronie oczywiście Kiwior, Walukiewicz oraz Nawrocki. No i na bramce Majecki, ponieważ aktualnie to on wychodzi najlepiej z tych wszystkich bramkarzy, których testowaliśmy. No zobaczmy skład przeciwnika, kto tam się kryje. Na ataku jest Dalinga, tuż za nim Zirkze, na prawej prawy napastnik Gakpo, na lewym wahadle jest Somerville, na środku jest Reinders, obok niego Gravenberch, na prawym wahadle jest Kluivert, no i na obronie jest Ake, De Ligt, Van Dijk, więc naprawdę silna bardzo obrona. No i na bramce Flecken, troszeczkę słabszy zawodnik. Zaczyna to Holandia, bardzo dobrze to spotkanie, w 21 minucie piękne podanie Gravenberga, no i bramka jest stracona dosyć szybko, no 21 minuta, a my już przegrywamy 1-0. Dosyć klasyczne dla naszej reprezentacji, mam wrażenie. Na szczęście dajmy radę odpowiedzieć także w pierwszej połowie. 34 minuta, Świderski dogrywa do Lewandowskiego, ten próbuje strzału, piłka się jeszcze odbija. Lewandowski odgrywa piętką, a Kozłowski piękne uderzenie, pokonuje bramkarza i mamy remis. Naprawdę bardzo ładna bramka, debiutancka dla Kozłowskiego, to jego pierwsza bramka w kadrze. Jest 48 minuta, czyli mocno już po doliczonym czasie.
No i piłka po rzucie rożnym odbija się, wraca pod nogi Holendrów. Tutaj jeszcze mają czas sobie podawać. De Ligt, próba strzału z daleka, jeszcze skontrowana. No i niestety jest rzut karny. 50. minuta, a sędzia jeszcze puszczał tą akcję, coś niesamowitego. No i to niestety, no, Frankowski dotknął piłkę ręką. No i jest rzut karny dla Holendrów w mocno doliczonym czasie gry tej pierwszej połowy. Gakpo do niego podejdzie. No i zobaczymy, czy da radę pokonać Majeckiego. Gakpo praktycznie w sam środek. No Majecki się rzucił, no i niestety przegrywamy 2-1 do przerwy. Szkoda, że aż tak sędzia przyciągnął tą pierwszą połowę, przez co straciliśmy tą bramkę. Na szczęście nie jest, zostajemy bez odpowiedzi. Ledwo się zaczęła druga połowa, także 50. minuta, to ciekawe. I piłka do Lewandowskiego, ten pokonuje bramkarza i mamy remis. Można powiedzieć, że bramka szła na minutę później, chociaż to już jest druga połowa. No i dajemy radę też bardzo szybko. Kolejną bramkę strzeli, 60. minuta, Kozłowski, piękne podanie, Mark Fiński jest sam na sam. No w takiej sytuacji ten zawodnik się nie myli. Także pierwsza bramka Mark Fińskiego w reprezentacji. Więc no dzisiaj dzień debiutanckich bramek, ale fajnie, że tacy zawodnicy trafiają w tak ważnym meczu. No ale niestety nie wygramy tego spotkania, przynajmniej nie na razie, bo Dalinga, dobre podanie, no i Gakpo tutaj sam na sam. Mocny, silny strzał w boczną siatkę i jest 3-3 w 65. minucie. No i nic więcej tutaj się już nie działo. Remisujemy 3-3 z Holandią. Myślę, że mimo wszystko bardzo dobre spotkanie, szczególnie tych młodych zawodników. Ostatni mecz w tym odcinku gramy na Hiszpanię. Gramy u siebie, więc to jest jakiś plus. No ale Hiszpania jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Nie zapomnijmy, że to już są 4 lata od początku tej kariery, więc ci młodzi zawodnicy jak Pedri i reszta są już naprawdę bardzo dobrzy. U nas wychodzi mocno eksperymentalny skład przed debiutem tego mundialu. W ataku Benedyczak oraz Milik, tu z Żanimi Sebastian Szymański. Na lewym wahadle jest Zalewski. Na środku pola jest Zieliński oraz Slisz. Na prawym wahadle jest Frankowski. W obronie Kiwior, Dawidowicz oraz Piątkowski. No i Majecki na bramce. Milik musi wykorzystać szansę. Dostał powołanie przed mundialem. Wygrał z Monaco Ligę. Więc to jest jego szansa, żeby właśnie się pokazać. A u przeciwników na ataku Oyarzabal oraz Samu. Na prawym skrzydle Asensio. W pomocy Veiga oraz Pedri. Tu za nim jest Rodri. Na obronie jest Grimaldo, Hermoso oraz Lenormand. Gomez na prawej obronie. No i Kepa na bramce. No drużyna o wiele, wiele lepsza. Myślę, że tutaj mało kto jest gorszy od naszych zawodników. No ale szczególnie to duo Rodri, Pedri. Myślę, że każdy klub i każda reprezentacja na świecie chciałby mieć taki duet w środku pola. No zobaczymy, kto pierwszy trafi bramkę. I to będziemy my. Slisz tutaj dobrze szuka miejsca. Przedarł się przez obronę. A Milik z prawej nogi pokonuje Kepę i wychodzimy na prowadzenie w 16. minucie. Tak jak z Argentyną, bardzo szybko bierzemy prowadzenie w tym meczu. No ale tutaj zobaczcie, rzut rożny, wrzutka i Samu z główki pokonuje Majeckiego. Możemy tracić bramki w każdy możliwy sposób, ale z rożnego, kiedy mamy tylu zawodników z takim wzrostem, myślę, że to jest coś, co nie jest akceptowalne. No i niestety jest remis. Gdyby tego było mało, w 40. minucie znów Hiszpania atakuje. Samo piękne podanie Pedri do Oyarzabala. No i ten pokonuje Majeckiego i druga bramka pada w tym meczu dla Hiszpanii. 41. minuta, przegrywamy 2-1 w tym spotkaniu. Gdyby tego było mało, 82. minuta, znów niesamowita akcja. Gabri Veiga przed polem karnym. No i silny strzał Majecki, bez szans. I przegrywamy 3-1. Zaczęło się tak dobrze, no a skończyło się fatalnie. Niestety Hiszpania za silna na nas. No i takim wynikiem kończy spotkanie. Przegrywamy 3-1 z bardzo silnym przeciwnikiem, trzeba przyznać. No i oczywiście jak zawsze na koniec odcinka podsumowanie. Występy w historii reprezentacji Polski. Lewandowski wzmacnia swoją pierwszą pozycję, a Zieliński z 8 miejsca lub 6, jeśli się nie mylę. Gdzieś tam z prawej strony był pośrodku. Znajduje się już na 3 miejscu, jest bardzo blisko do Błaszczykowskiego. Brakuje już tylko 4 spotkania, żeby wyrównać jego wynik. Więc myślę, że do końca kariery Zieliński tutaj sobie wzmocni bardzo mocno 2. miejsce w tej klasyfikacji.
A jeśli chodzi o występy w serii, no to i Lewandowski i Frankowski ex-aequo z 19 występami, tuż za nimi Kiwior ma ich 18, Zieliński 17 na 4 miejscu, na 5 miejscu Piątkowski razem z Sebastianem Szymańskim po 16, 7 jest Zalewski 14 spotkań, 8 miejsce Świderski, no i na 9 ex-aequo jest Slisz oraz Dawidowicz po 12 spotkań. Jeśli chodzi o gole w historii reprezentacji, no tutaj nikt nowy nadal nie wskakuje, a Lewandowski ma już 93 bramki, bardzo blisko do tej stówki, brakuje mu już tylko 7 trafień, więc naprawdę jest ogromna szansa, że da radę to zrobić. No i oczywiście jeśli chodzi o gole w serii, no to Lewandowski na pierwszym miejscu 10 trafień, tuż za nim Świderski z 5 i Zieliński także z 5, potem jest Frankowski oraz Sebastian Szymański po 3 bramki, Zalewski i Benedyczak mają po 2, dalej jest Kiwior, Piątek oraz Piątkowski tylko po 1 bramce. Tak oto się prezentują wszystkie statystyki, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już niedługo, będzie odcinek z Mundialu. No i dla tych, co dotrwali do końca, już wam powiem, że mapa imperializm jest skończona, więc już powoli zabieram się za nagrywanie pierwszego odcinka, więc ja wam dziękuję za oglądanie, przypominam o lajku i subskrypcji oczywiście tego kanału, no i co, widzimy się już niedługo, cześć!